Po odsunięciu od władzy Władysława Gomułki pierwszym sekretarzem KCPZPR został Edward Gierek. W styczniu i w lutym 1971 roku strajki wybuchły z nową siłą. Gierek miał zupełnie inny sposób na załagodzenie robotniczych protestów. W odróżnieniu od Gomułki nie wysłał przeciw nim wojska i milicji, a na negocjacje z robotnikami pojechał sam. W ten sposób udało mu się załagodzić sytuację w Szczecinie, a później w Gdańsku. Zdobył zaufanie społeczne. Pogłębił je, łagodząc cenzurę, kończąc konflikt z Kościołem czy zwiększając środki na badania naukowe. Gierek dążył do przekształcenia PRL w nowoczesne państwo. Potrzebował środków finansowych oraz transferu technologii. Jedno i drugie mógł znaleźć tylko na Zachodzie. Po otrzymaniu od Breżniewa Zielonego Światła rozpoczął współpracę gospodarczą z państwami zachodniej Europy, poszukując tam kredytów oraz nowych technologii. Po pozyskaniu nowych technologii wyprodukowane towary planowano eksportować, dzięki czemu miała pojawić się możliwość spłaty zaciągniętych pożyczek, a następnie przekształcenia Polski w kraj wysoko rozwinięty. Pozyskane fundusze inwestowano przede wszystkim w przemysł ciężki i górnictwo. Powstały wtedy olbrzymie przedsiębiorstwa, takie jak Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, Port Północny w Gdańsku, kopalnia węgla w Bełchatowie, czy fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej i w Tychach. Na bazie zakupionej licencji budowano autobusy w Wielczu, Ciągniki w Ursusie czy samochody osobowe marki Fiat w Bielsko-Białej i w Tychach. Duże inwestycje poczyniono także w infrastrukturze kolejowej i drogowej. W nowych przedsiębiorstwach znalazło pracę 1, 800 tysięcy ludzi pochodzących z powojennego wyrzutu demograficznego. Działania Gierka wpisywały się w propagowane wtedy hasło, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Dysponując zagranicznymi kredytami, Gierek cofnął podwyżki gomułki oraz podniósł wynagrodzenia i emerytury. Masowe zastosowanie technologii wielkiej płyty, czyli budowy bloków z gotowych prefabrykatów, doprowadziło do powstania do 1980 roku. Roku ogromnej liczby 2,5 miliona mieszkań. W sklepach pojawiły się szerzej towary luksusowe, takie jak telewizory kolorowe, lodówki i pralki. Powstawały nowe restauracje, kina i teatry. Polacy przez chwilę poczuli smak zachodniego życia. Niestety ten wzrost poziomu życia okazał się być tylko chwilowy. Założenie gierka o zarabianiu na eksporcie towarów wyprodukowanych na bazie zachodnich licencji okazało się niemożliwe do realizacji. Wynikało to nade wszystko z tego, że zakupiono licencje produktów, które już od jakiegoś czasu były wytwarzane na Zachodzie. W związku z tym, że ich przyswojenie musiało zajmować przemysłowi trochę czasu, w momencie rozpoczęcia ich produkcji były one już z perspektywy chłonnych, zachodnich rynków przestarzałe. Do tego dochodziła zdecydowanie gorsza jakość wytwarzanych w polskich zakładach produktów. Dodatkowo przeprowadzono 40% więcej inwestycji przemysłowych, niż zakładano. Co gorsza, inwestując środki w przemysł ciężki, a nie sektory wysokich technologii. Przeskalowanie inwestycji dotyczyło również innych sfer gospodarki. Gwałtownej rozbudowy przemysłu nie była w stanie udźwignąć energetyka. W rezultacie czego od 1975 roku zaczęły się pojawiać regularne przerwy w dostawach prądu. Prawdziwym przekleństwem tych czasów stało się ukryte bezrobocie. Władza ze względów politycznych nie chciała dopuścić do powstania jawnego bezrobocia, przez co w zakładach zatrudniano więcej osób, niż tego wymagały. To doprowadziło do spadku wydajności pracy, w zakładach nożyły się kradzieże, gdyż majątek państwowy był uznawany za niczyj i była to powszechna postawa społeczna. Władze PRL, w związku ze zbliżaniem się terminu spłaty pożyczek w obliczu krachu założonej koncepcji modernizacji, musiały zaciągnąć kolejne kredyty. W efekcie tego w 1980 roku Polska miała dług na poziomie około 25 miliardów dolarów, podczas gdy roczny przychód polskiego budżetu w tych czasach oscylował w granicach 8 miliardów dolarów. Od połowy lat 70. w Polsce zaczęły być widoczne znamiona kryzysu gospodarczego. Jednak mimo tego ciągle uprawiano propagandę sukcesu, której główną tubą stała się telewizja. Zaczęła się w niej pojawiać zachodnia muzyka i seriale. Ułatwiono obywatelom dostęp do paszportów, przez to wyjeżdżali oni częściej na zachód, na własne oczy poznając ogromną dysproporcję w jakości życia po obu stronach żelaznej kurtyny. W tym czasie kwitła polska kultura. W produkcjach filmowych pojawił się nurt kina moralnego niepokoju, w którym pokazywano starcie bohatera z aparatem władzy i jego porażkę. Do najwybitniejszych reżyserów tego okresu należeli Andrzej Wajda czy Krzysztof Zanussi. Jednym z najbardziej charakterystycznych dzieł tego okresu był Człowiek z marmuru. Rozkwit przeżywała muzyka. Status gwiazdy zdobyła Maryla Rodowicz czy Krzysztof Krawczyk. Zaczęły też powstawać pierwsze zespoły rokowe, takie jak Manam czy Budka Suflera. Władza wykorzystywała do propagandy sukcesu również polski sport. W 1972 roku na Igrzyskach w Monachium Polacy zdobyli złoty medal w piłce nożnej, a dwa lata później, w 1974 roku, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Natomiast siatkarze na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1974 roku zdobyli złoty medal. Dwa lata później, w 1976, zdobywają złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Sukces był tym większy, że w finale pokonali Polacy drużynę Związku Sowieckiego. Ekipa Gierka dążyła do zmiany w konstytucji tak, by umocnić pozycję PZPR w państwie. W lutym 1976 roku, mimo protestów kościoła i intelektualistów, znowelizowano konstytucję. W niej, w miejsce określenia, że Polska jest krajem demokracji ludowej, wprowadzono zapis, że jest krajem socjalistycznym. PZPR uznano za przewodnią siłę narodu i znalazł się w tej konstytucji również zapis o nierozerwalnej przyjaźni polsko-radzieckiej. Narastający kryzys gospodarczy, ułatwienia w wyjazdach na zachód oraz zmiana konstytucji odegrały ważną rolę w kształtowaniu się przyszłej opozycji.